Wasza, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was bardzo duże wyjaśnienia, ale przede wszystkim pragnę Wam podziękować za to, że jest Was już 5000 na moim kanale. To jest coś niesamowitego. No nie powiem, że się nie spodziewałem, bo się spodziewałem. Po prostu moi koledzy, na przykład ci tu, no zrobili to już przede mną, więc no siłą rzeczy jakoś to musiało się potoczyć, że ja też osiągnąłem w końcu 5000 subskrypcji, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Mam nadzieję, że nie będziemy na tym stać i lecimy dalej po 10 000 i potem po kolejne tysiące. Mam nadzieję, że będziemy rosnąć i rosnąć i rosnąć. Nie chcę być aż taki, wiecie, zachłanny, czy jak ktoś tam mówi. No ale wiecie, jak to jest. Trzeba się rozwijać, mam nadzieję, że się rozwinę w jakiś sposób, że te filmy będę tworzył dla Was coraz lepsze i że coraz bardziej Wam się będą podobać, bo mi nawet zaczęły się podobać w pewnym momencie. Już wszystkie filmy, kiedy kiedykolwiek robiłem, no one średnio mi się zwykle podobały, w sensie takim, że no na początku jak je stworzyłem, to jest spoko, a potem po czasie okazywało się, że to co to jest za słabiago i w ogóle słabiago to za słowo, że to jest po prostu słabe i nie nadaje się w ogóle do oglądania, a teraz powoli zaczynają się te filmy jakoś w miarę nadawać, żeby to po prostu szło w świat. I wyświetlenia też są coraz wyższe, co mnie bardzo cieszy, ale przede wszystkim nie o to chodzi. Słuchajcie, też nie było przez jakiś czas filmów, dlatego że no nie było mnie. Nie było mnie przez tydzień, nie było mnie przez tydzień w domu właściwie. Byłem najpierw na wycieczce szkolnej, potem w górach, więc nie bardzo. No i po prostu nie miałem dla Was jak zrobić filmu. Przed wyjazdem chciałem zrobić, no ale niestety się nie wyrobiłem, a nie chciałem robić dla Was słabego filmu. Dlatego też teraz będzie już troszeczkę lepszy. Oczywiście ze super, no bo z czego innego ja mógłbym nagrać odcinek, prawda? Ale nie, ale pojawiam się o kolejne serie. Czekajcie na to uważnie, ale nie było mnie przez te 5 dni i właściwie nie miałem dostępu do internetu, ale w końcu się udało. Znalazłem internet i włączam sobie telefon, znalazłem zasięg, znalazłem internet. Pierwsze co się okazało moim oczom to... Hech. No cóż, wchodzę sobie na kanał, no i... Niewiele myśląc, bo zapomniałem w ogóle, że zbliżamy się do 5000. Chciałem sobie sprawdzić, jak tam sytuacja. Wchodzę i moim oczom ukazuje się 5000 subskrypcji. No było ponad 5000, już 5020 gdzieś. No nie powiem, było to lekkie zaskoczenie, gdyż w ogóle zapomniałem o tym, że podczas tego wyjazdu może nas tak przybić. Bo nie wrzucałem filmów od 2 tygodni, no więc... Wiecie jak to jest. W każdym razie nie wiedziałem, nie widziałem tego momentu, kiedy przekroczyłem tą liczbę 5000. Niestety nie miałem wtedy dostępu do internetu, nie miałem kontaktu ze światem za bardzo, ale jest. Słuchajcie, ale to nie jest najważniejsza rzecz. Kiedyś myślałem sobie tak, że na 5000 subskrypcji, jak będzie nas 5000, to założę fanpage na Facebooku. Boże, uderzyłem w mikrofon. Jeśli na moim kanale kiedykolwiek wybije 5000 subskrypcji, to dopiero wtedy założę fanpage na Facebooku. Wiem, że trochę dziwnie się czuję mówiąc, że fanpage, mój fanpage, to jest trochę dziwne słowo, w ogóle nie bardzo mi pasuje, że fanpage, to tak jakbym był jakiś popularny i robił sobie swój fanpage. No, no trudno, to tak się nazywa, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że będę miał tam z Wami lepszy kontakt i będziecie dostawać dużo informacji na temat nowych filmów, tego czy będą, czy nie będą, czy coś takiego. Więc ewentualnie najnowsze informacje tam właśnie będziecie znajdować na moim fanpage'u, że tak to nazwę. Owego fanpage'a macie oczywiście tutaj, więc proszę tutaj klikać, zapraszam do klikania. Tak naprawdę to link znajduje się w opisie, więc zapraszam do opisu. Pewno nie pożałujecie. Macie tu wejść! Wejście! Jak już jesteście na kanale, to czemu macie nie lajkować fanpage'a? No czemu? No róbcie to! Mam nadzieję, że będziemy tam bardzo dobrze się integrować wspólnie i dojdziemy do jakiegoś lepszego porozumienia, bo tak mamy słaby kontakt na razie niestety, że rzadko rzucam filmy, a nie mam inaczej jak się porozumiewać, dlatego czekałem na to, że założę ten fanpage. No i w końcu jest 5000 subskrypcji, więc mogę to oficjalnie zrobić, więc wchodźcie jeszcze raz tutaj, klikajcie sobie fanpage, chodźcie, lajkujcie, ja Was oczywiście nie zmuszam, ale proszę, gdyż tam będziecie mieć po prostu lepszy kontakt i tyle. To chyba powinno Was przekonać. A jeśli nie, no to tam w opisie jeszcze macie link. Co do tego, jaką częstotliwość będą miały odcinki, ja bardzo bym chciał, aby one pojawiały się tak jak kiedyś, że co 3 dni, no ale niestety nie wiem jak to będzie, ponieważ mam bardzo duży problem zawsze, żeby się sprężyć, bo ja mam w sumie czas, ale nigdy jakoś tak, jak robię film, to robię go bardzo długo, montuję, nagrywam i tak dalej, potem to się długo też wrzuca, to może dlatego to mnie trochę demotywuje, że około 8-9 godzin się wrzuca film. Niestety tak jest, taki mam internet, tego już nie mam co z tym zrobić niestety. W każdym razie mam nadzieję, że w końcu się zepnę i
będę miał tę chęć, żeby te odcinki pojawiały się co 3 dni, tak jak to było na początku, na samym początku mojego kanału. Wiem, że tego nie pamiętacie, bo było was wtedy kilka osób, dosłownie kilka osób, kiedy zaczynałem, kiedy dostałem się nawet na Blood Space. Potem jak doszedłem do Devu Super, było 180 widzów, także niesamowite, od niczego doszliśmy do 5000 subskrypcji w 6 miesięcy, tak? 6 miesięcy, 7 stycznia wrzuciłem pierwszy odcinek, teraz jest aktualnie 6 czerwca, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, 6 miesięcy. Niesamowite, w 6 miesięcy, w pół roku, 5000 subskrypcji i bardzo się z tego cieszę i lecimy dalej, także nie mam żadnego specjala, no nie przygotowałem się, przepraszam, nie było mnie, jak było 5000. A tymczasem zapowiadam, mam nadzieję, że się poprawię i co 3 dni będą się pojawiać odcinki, ale nie obiecuję. Jeszcze raz zapraszam was na nowo powstałego fanpage'a, na kolejne okazje, na 10-15 tysięcy jak będzie, to może założę jakiegoś Instagrama czy Snapchata, zobaczymy. Tymczasem ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, zapraszam was do poprzednich i jak i do następnych odcinków. Trzymajcie się i do zobaczenia na Facebooku.